Dzień dobry. Zapraszam na pierwsze wydanie w nowym roku serwisu informacyjnego miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Prezydent Katowic podsumowuje rok. Sławomir Witek ocenia sportowców. Koncert świąteczny dla Katowic. Ozdoby świąteczne w mieście. Powitanie nowego roku pod Spodkiem. Poprosiliśmy prezydenta Katowic Piotra Uszoka o podsumowanie 2012 roku. Rok 2012 uważam jako rok dobry, rok, w którym wiele działo się w mieście. Przystąpiliśmy do wielu znaczących inwestycji. Udało się zakończyć przebudowę dworca PKP. Rozpoczęliśmy przebudowę placu Szewczyka. To są oczywiście głównie środki inwestora prywatnego, ale również znaczący udział środków finansowych miasta związany z przebudową całego układu komunikacyjnego. Węzłami wschodnimi, zachodni, dalej przebudową ulicy 3 Maja z całą infrastrukturą i sterowiskiem tramwajowym. Bardzo znaczącym krokiem związanym z przebudową naszego miasta było rozpoczęcie przebudowy całego obszaru od Ronda do Rynku. Praktycznie kończymy przebudowę linii tramwajowych. Przed nami kolejny etap przebudowy dróg i przestrzeni publicznych. Ale tak naprawdę miejskim, największym placem inwestycyjnym były tereny po kopalni Katowicy. To tam jest bardzo zaawansowana inwestycja, a mianowicie budowa sali koncertowej i zaplecza technicznego dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Marszałek kończy budowę Muzeum Śląskiego. Miasto realizuje Międzynarodowe Centrum Kongresowe, więc ścisłe centrum miasta to wielki plac inwestycji. Zdaniem ministra Zdrojewskiego jest to największy plac budowy instytucji kultury w Europie. Zapraszamy na całą rozmowę z prezydentem na stronę komtv.pl oraz katowicetv.eu. A teraz naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Sławomir Witek oceni postawę katowickich sportowców oraz wydarzenia sportowe minionego roku. To był taki bardzo ciekawy rok, ze względu na to, że w Polsce i na świecie odbywały się potężne imprezy sportowe, z którymi Katowice bezpośrednio były jakby związane. Zaczęło się od Mistrzostw Europy w piłce nożnej i taką namiastką tego zdarzenia w Polsce najpotężniejszego było powitanie Pucharu Annego Delaneya tutaj, gdzie kilka tysięcy osób przyszło przywitać to, o co potem walczyli piłkarze. Drugim potężnym wydarzeniem światowym była olimpiada. No i tu też mamy dość duży wkład w tej olimpiadzie, bo po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że aż 9 reprezentantów sportu, zawodników trenujących na co dzień w katowickich klubach brało udział w tej olimpiadzie w Londynie. Także to były chyba te najważniejsze rzeczy. Ale oczywiście wiele sukcesów naszych, takich regionalnych, bardzo katowickich. Przede wszystkim awanse do wyższych lig drużyn, które działają na terenie Katowic. Mówię tutaj o awansie do ekstraklasy naszych hokeistów z HCGKS Katowice, czy awansie futsalu do ekstraligi zespołu Uniwersytetu Śląskiego, czy też awansie piłkarzy nożnych rozwoju Katowice. Na pewno będziemy walczyli o utrzymanie tego, co mamy, bo nie wspomniałem jeszcze o tym, że no mamy pewne marki w Katowicach. Taką marką na pewno jest GKS Katowice i to, co zdarzyło się na ostatniej sesji, po raz pierwszy zagwarantowanie stabilizacji tego klubu poprzez przeznaczenie bezpośrednio w budżecie miasta środków na ten klub. Mam nadzieję, że pozwoli na stabilizację i na to, byśmy byli wszyscy zadowoleni z wyników sportowych. Ale także mamy plany rozwojowe. No, kolejną perełką będzie z pewnością kolejna hala sportowa, która ma powstać przy gimnazjum nr 16. Też pełnowymiarowa hala sportowa to jest to, na co mieszkańcy, my wszyscy zresztą czekamy najbardziej, bo klimat mamy taki, jaki mamy. Nie da się przez cały rok ćwiczyć na boiskach, musimy wejść na hale sportowe i tych hal do tej pory brakowało, ale w ostatnim czasie powstało praktycznie co roku nowa hala, więc myślę, że ta przyszłoroczna także w znaczący sposób przyczyni się do rozładowania tego napięcia, braku obiektów. Beata Bednarz kolędowała w Centrum Kultury Katowice.
28 grudnia w katowickim Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek można było posłuchać koncertu Świątecznie dla Katowic w wykonaniu Beaty Bednarz, polskiej wokalistki, laureatki wielu festiwali. Goście mogli posłuchać utworów pełnych ciepła i nastrojowego klimatu. W repertuarze znalazły się tradycyjne kolędy, ale też uznane covery i piękne piosenki zimowe, wprowadzające słuchacza w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Początek kariery Beaty Bednarz to połowa lat 80. Śpiewała z zespołami kojarzonymi z nurtem gospel. Współpracowała m.in. z Stanisławem Sojką, Tatianą Okupnik, Budką Suflera czy Demono. Aktualnie w sprzedaży jest kolejny dwupłytowy album Beaty Bednarz Smooth Jazz Cafe 12. Z czasu sobie w niebie są obco. Organizatorami koncertu były katowickie kościoły chrześcijańskie, a patronat honorowy nad imprezą objął Piotr Uszok, prezydent miasta Katowice. W szampańskim nastroju tłumy powitały Nowy Rok pod katowickim spotkiem. Pod katowickim spotkiem odbyła się największa zabawa sylwestrowa pod gołym niebem w województwie śląskim. W imprezie wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi, którzy wspólnie powitali Nowy Rok 2013. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 20, a na scenie wystąpili m.in. Golden Life, Various Monks, Kasia Wilk, Kasa, Golec Orkiestra, Kamila, Marcin Kindla oraz Niegrzeczni. Gwiazdą wieczoru był DJ Sean Baker z wokalistką Jessica Jen. Artystom towarzyszyła grupa taneczna Ego. O północy tradycyjnie już goście mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni. Zapraszam do obejrzenia materiału, który ukazuje piękne świąteczne ozdoby w naszym mieście. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!